Witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy przed klasztorem ojców Franciszkanów, a przede mną Weronika Klimuntowska i Krzysiu, syn Weroniki, którzy w tej chwili mocno są zaangażowani. Weronika jest kierowniczką Ośrodka Pomocy Społecznej we Wronkach. Można powiedzieć, że taki pierwsza linia frontu. Powiedz nam, Weronika, taką rzecz. Pierwsi uchodźcy, którzy pojawili się we Wronkach, to gdzie znaleźli swoje miejsce pobytu? Pierwsze osoby to była rodzina czteroosobowa, to właśnie zamieszkała tutaj w klasztorze. W klasztorze? Tak. W tej chwili jest więcej niż 4 osoby, tak? Więcej osób. Ciężko mi jest powiedzieć, bo dzisiaj były zakwaterowane kolejne osoby, nie wiem dokładnie ile to było osób, ale 10 miejsc było i wydaje mi się, że 10 miejsc już jest zajętych. Kolejnym miejscem, punktem był właśnie również ksiądz proboszcz ze świętej Katarzyny i tam również mamy w tej chwili kilkanaście osób już zamieszkujących. To tak dosyć mocno rotuje w tej chwili, więc nawet jest nam trudno w tej chwili powiedzieć, ile to jest osób, ale w każdym razie jest to no, minimum te 20 osób, które w kościołach, przy klasztorze tak, swoje miejsce znalazły. Powiedz, a co z pozostałymi uchodźcami? Jak to wyglądało na początku, jak to jest teraz? Można powiedzieć, że mamy takie różne kategorie osób, które są przyjechały do nas z Ukrainy. Są to osoby spokrewnione z pracownikami Samsunga i to już jest jakby zagospodarowane przez Samsung czy Amikę lub innych pracodawców na terenie Wronek, którzy również zatrudniają osoby z Ukrainy. Również są jakby takie osoby, które będą kierowane przez WCZK z Poznania na teren Wronek w miejsca jakby opłacane przez Urząd Wojewódzki. Jakby kolejną kategorią są takie osoby, które pojawiają się na naszym terenie i staramy się im pomóc, bo nie są związani jakby z Wronkami bądź gdzieś tam pośrednio, dalsza rodzina. I to są takie osoby, które wypadają jakby poza całkowity system i próbujemy dla nich znaleźć jakieś takie najlepsze, najbardziej cywilizowane warunki niż jakieś masowe zbiorowisko. Powiedz mi, gdybyś miała tak powiedzmy wstępnie ocenić Wronczan, to jak uważasz, jak się spisali? Na medal. Naprawdę nagrody dla wszystkich, bo ja jestem aż zszokowana taką dobroczynnością, hojnością, zaangażowaniem. Rewelacja. Naprawdę super. Tutaj, ponieważ jestem też na bieżąco, początkowo właściwie wszyscy, którzy przybywali, to oprócz tych hosteli Samsunga Amiki, to właściwie wszyscy znaleźli miejsce w rodzinach, tak? Tak, w rodzinach. Mamy też na przykład osoby, które oddały swoje mieszkania, które na przykład mają zakupione na przyszłość i przyszłościowo miały być wynajęte. Oddali je tymczasowo bezpłatnie dla takich większych rodzin, gdzie na przykład przyjechało nam 10 osób jednocześnie. Więc takich osób też jest sporo. Jestem pod wrażeniem osób, bo to naprawdę jest duża odpowiedzialność, a przede wszystkim odwaga. Ale jednak współpracujemy z tymi osobami, żeby czuły się też bezpiecznie zaopiekowane. Dodam też jeszcze, że niektóre z tych mieszkań były wyposażane właśnie dzięki Wronczanom. Tak, dzięki Wronczanom głównie. Dzięki właśnie łóżka również dostaliśmy od Państwa, czy jakieś zlewy, blaty kuchenne, meble, ale również sprzęt AGD dostaliśmy tak, od Fundacji Amicis oraz od Samsunga. Czyli można powiedzieć, że w tej chwili we Wronkach jest full wypas. Full wypas, nie mamy tak, już miejsc wolnych w domach. Są to sporadyczne, nie, gdzie tam się dowiadujemy. Dzisiaj była u nas w sztabie pani, która była jedną z, też z pierwszych osób właśnie zamieszkujących na ulicy Sierakowskiej u księdza. I dzisiaj była powiedzieć, że bardzo dziękuję, że nie spodziewała się takiej hojności ze strony Polski, Wronki i bardzo jest zadowolona. Nawet upiekła nam bułeczki. Super. Dzisiaj przyniosła nam z jabłkami i z serem własnej roboty. To bardzo miłe, rzeczywiście. Mamy nadzieję, że w ogóle Ukraińcy, którzy są we Wronkach, zaangażują się też w trochę, jak już okrzepną, w tą naszą wspólną pomoc, bo bardzo nam potrzeba czasami właśnie dwujęzycznego człowieka. Pomocy, tak jak dzisiaj na przykład w tym szpitalu, gdyby nie tłumaczka, to by sobie raczej nie poradziła. Ale są chętni do pomocy z tym, że akurat osoby, które do nas przyjechały, niestety nie mówią po polsku w ogóle. Mm-hmm. Czyli na razie bez pomocy będzie ciężko. Dzieci idą do szkół, tak więc może w tych szkołach będzie jakoś ta nauka przyspieszona właśnie języka polskiego.
A jeszcze bardzo ważna informacja jest, myślę, taka, że wszystkie te osoby, które przyjechały do Polski, są to osoby naprawdę w wysokim wykształceniu, to są księgowe, to są przedszkolanki, nauczycielki, pracownicy, inżynierowie i oni wszyscy chcą iść do pracy. Tylko na razie bariera językowa jest tylko i wyłącznie jakby przeszkodą w tym. Ja myślę, że taką koordynacją właśnie też się zajmiemy w przyszłym tygodniu. A powiedz nam, Krzysiu, na jakim polu ty działasz? Ja pomagam mamie rozwozić Ukraińcom jedzenie, jak i inne rzeczy. Pomagam w segregacji jedzenia i segregacji różnych rzeczy, jaką dają. No i przede wszystkim siedzisz z mamą tak długo, jak ona pracuje, tak? Tak. No właśnie. I Krzysiu jest harcerzem. No właśnie, tak. Krzysiu jest harcerzem. Krzysiu jest naszym niezwyciężonym małolatem. Bardzo się cieszymy. Myślę, że do jeszcze będziemy mieli do ciebie wiele pytań w przyszłym tygodniu. Zobaczymy, jak to wszystko będzie się w tej chwili jakoś tam toczyło. A powiedz mi, jeśli taki chodzi o takie największe potrzeby, to co mamy? Mamy zbiórki, tak? Jakieś żywnościowe w tej chwili? Myślę, że żywność na ten moment, dopóki nie otrzymamy jasnych przepisów co do jakby finansowania już tak ze Skarbu Państwa, finansowania właśnie czy jakichś zasiłków dla tych osób, to ta żywność jest potrzebna, żeby no, po prostu przetrwali. Również taka chemia osobista typu żele do mycia, szampon do włosów. Zostało nam jeszcze troszeczkę tych pampersów i papier toaletowy też już się kończy. A potem będziemy myśleć, co dalej. Będzie dalej. A co do dokumentów, to musimy wszystkich jeszcze ciągle uspokoić, niech się uzbroją w cierpliwość, ponieważ te wszystkie sprawy, które mają do nas spłynąć z rządu, ciągle są jeszcze w trakcie załatwiania, tak? Ja myślę, że jeśli już będziemy mieć takie pełne pole do działania, to po prostu się skontaktujemy i przekażemy, żeby jakaś taka informacja poszła w świat, że można już działać, można do nas składać wnioski. I poradzimy sobie wtedy. Bardzo dziękuję Wam. Weronika, jesteś numerem jeden. Numerem jeden we Wronkach dla mnie. Dziękujemy bardzo.